Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirt It More. Zapraszam Was na kolejny odcinek prezentacji rowerów Dartmouth Bikes 2021. Przed nami nowy sezon, więc pora pokazać Wam rowery na 2021 rok. Tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy serię filmów, każdy film będzie o oddzielnej grupie rowerów. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o Blackbirdach. Jeżeli interesują Was inne rowery, to całą playlistę znajdziecie u nas na kanale. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy po angielsku, to filmy po angielsku znajdują się na kanale Dartmouth Bikes. Jak już wiecie, dzisiaj porozmawiamy sobie o Blackbirdach, czyli o rowerach typowo enduro w wersji 27,5, w wersji 29, wersji intro i wersji evo. Na przyszły rok nie będziemy mieli wersji pro, ale o tym powiem dopiero na koniec odcinka. Jak wiecie, rowery Blackbird to rowery typowo enduro, ale też jeżeli ktoś chce troszeczkę polatać bardziej po bike parku, to wersja 27,5 może być ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli łomoczemy bardziej w terenie dzikim, to polecam wersję 29 cali. W poprzednich latach jeździłem i na wersji 27,5 i na wersji 29. Jak wiecie, jeżdżę ciężko i naprawdę ten rower daje radę naprawdę w ciężkim terenie i na konkretnych hopach. Zacznijmy od specyfikacji intro, czyli taka specyfikacja dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z enduro, chce zacząć swoją przygodę z kolarstwem grawitacyjnym i potrzebuje rower, który będzie dla niej na początku całkowicie wystarczający i pozwalający wjechać na każdą niebieską, zieloną, czerwoną, a nawet i czarną trasę. Wersja intro nie posiada regulowanej sztycy, ale za to posiada dużo innych fajnych rzeczy. Pierwsza rzecz, zmiana w hamulcach. W przyszłym roku nie będziemy już mieli Tektro, będziemy mieli Shimanochy, z przodu będziemy mieli czterotłoczkowy hamulec, z tyłu dwutłoczkowy, czyli już naprawdę dużo bardziej porządny sprzęt do zatrzymywania się w terenie. Jeżeli chodzi o amortyzację, zostaje tak samo X-Fusion, z przodu w wersji 29 cali Trends 36, w wersji 27,5 cala Sweep, z tyłu w obu wersjach zostaje X-Fusion O2 Pro R. W wersji intro zmienia się też napęd i jest to może troszeczkę dosyć kontrowersyjna zmiana, ponieważ zmieniamy napęd 12-rzędowy na 9-rzędowy. W zeszłym roku mieliśmy napęd SRAMA, grupa SX, grupa, która niestety nie nabrała zbyt dobrej opinii po tym swoim pierwszym sezonie. Zmieniliśmy na MicroShifta. MicroShift to napęd tylko 9-biegowy, ale przez to, że jest 9-biegowy, ma dużo grubsze zęby, ma grubszy łańcuch, większe przeskoki pomiędzy zębami. Dzięki temu dużo łatwiej uzyskać płynną zmianę biegów pomiędzy biegami i z czasem, kiedy każda przerzutka zaczyna łapać luzy, nie powoduje to, że przerzutka zaczyna sama zmieniać biegi podczas jazdy. Ja jeździłem na tej przerzutce, przetestowałem ją i stwierdziłem, że lepsza będzie taka dziewiątka niż taka dwunastka, jaka była poprzednio. Jeżeli chodzi o sam rozstaw kasety, czy to wystarczy do enduro? W poprzedniej wersji było 11,50, teraz mamy 11,46, czyli ciągle taki rozstaw, żeby spokojnie dać radę podjechać po naprawdę dużą górę. Do tego mamy oczywiście odpowiednio dopasowaną przednią zębatkę. W wersji 29 cali będzie to 30, w wersji 27,5 będzie to 32, czyli mamy napęd, który spokojnie pozwoli nam podjechać na początek każdej trasy. Będąc przy napędzie, też warto powiedzieć, że mamy lepszą korbę, bo w zeszłym roku mieliśmy Santura, a w przyszłym roku będziemy mieli już pełnowartościową Deorkę, co na pewno jest dużym upgrade'em dla roweru. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to wersja 29 cali będzie bardzo podobna jak w zeszłym roku, czyli czarno-zielona. Jeżeli chodzi o wersję 27,5, to mamy tutaj nową wersję Black Devil, czyli czarno-czerwona rama. Bardzo fajnie wygląda. Przejdźmy do wersji Evo. Evo na przykład jest za mną i mamy tutaj bardzo podobny rower do zeszłorocznej wersji 29 cali, a w tym roku wersja Bluebird będzie w rowerze 27,5 cala. Za to wersja 29 cali będzie w kolorze Red Devil, czyli bardzo zbliżona do kolorystyki, jaka była w zeszłym roku w wersji Pro. Przejdźmy jednak do specyfikacji, bo specyfikacja też troszeczkę się różni w stosunku do zeszłego roku. Pierwsza rzecz, napęd. W wersji Evo występuje napęd 11-biegowy, czyli od 11 do 51 zębów. Znowu mamy 11 zębów, też czasem uważam, że przy niższych grupach jest lepsze niż niska grupa 12, ponieważ nie musi być to tak precyzyjne jak gęściej zagęszczone zębatki przy 12 biegach. Jeżeli chodzi o korbę, to tu zdecydowaliśmy się, że nie będzie Shimano, tylko będzie FSA Comet Heavy Duty, czyli korba już nastawiona naprawdę na grawitacyjną jazdę, czyli coś troszeczkę mocniejszego niż na przykład byłby tu seryjne Deore. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie, jednak zawieszenie jest zupełnie inne niż było w zeszłym roku.
Pierwsza sprawa, damper. Rama przeszła na rozmiar metryczny, dlatego mogliśmy zamienić starego Monarcha na nowego Super Deluxa, co na pewno jest dużym upgrade'em, bo jeżeli sobie porównacie budowę wewnętrzną Monarcha i Deluxa, to jednak Delux jest dużo nowszy technologicznie, dużo sztywniejszy i powinien być dużo mniej awaryjny. Jeżeli chodzi o przedni widelec, to użyliśmy Golda 35, czyli widelec bardzo podobny do Yariego, tym, że ma po prostu troszeczkę bardziej prosty tłumik, ale już z pełną i tak regulacją kompresji i odbicia. Będąc przy widelcu, możemy też o tym powiedzieć, że w przyszłym roku w rowerach będzie dużo dłuższa rura sterowa. To znaczy nie ucinamy jej tak krótko, jakby standardowo było pod rozmiar, tylko zostaje ona dłuższa, mamy kilka podkładek i każdy według własnych potrzeb może tą rurę sobie skrócić albo po prostu przełożyć podkładki. Wiem, że niektórzy lubią mieć tą kierownicę naprawdę wysoko, inni lubią bardziej wersję trailową, kiedy jest bardzo nisko i dzięki zostawieniu tej dłuższej rury sterowej każdy może sobie ustawić tak, jak po prostu lubi. Rzeczy, które nie zmieniły się w specyfikacji, to przede wszystkim niezawodny dropper X-Fusion Manic, też dopasowany ze skokiem w zależności od rozmiaru ramy. Ciągle mamy koła na Tomcatach, ciągle mamy opony WTB w wersji aftermarketowej. Z przodu wersja lżejsza z bardziej miękką mieszanką, z tyłu wersja z twardszą mieszanką, ale też na twardszej ściance. I w tym przypadku hamulce zostały takie same, jak były w zeszłym roku, czyli tutaj mamy Guide T, czyli typowe hamulce Enduro na czterech tłoczkach. To by było tyle, jeżeli chodzi o specyfikację. Warto też powiedzieć kilka słów o ramie, ponieważ rama troszeczkę się zmienia. Tak jak powiedziałem, mamy już rozmiar metryczny dampera, ale też mamy w wersji 27,5 już rozstaw boost. W zeszłym roku mieliśmy tylko w wersji 29 rozstaw boost, a teraz w wersji 27 i 29 będzie z tyłu piasta w standardzie boost. Ostatni temat, cen. Jak widzicie, nagrywamy to troszeczkę później, bo cały temat trzeba było jeszcze raz dobrze przeliczyć. Jak dobrze sobie zdajecie sprawę, cena takiego roweru to jest zbiór wielu czynników, od kosztów produkcji, transportu, dystrybucji, materiałów, malowania, kwestii celnych itd., itd. Do tego dochodzi marża i mamy dopiero finalną cenę produktu. Niestety, jak wiecie, zeszły rok był pełen zawirowań i między innymi koszty transportu podrożały czterokrotnie, koszty materiału też bardzo dużo zdrożały. Dodatkowo złotówka osłabiła się wobec dolara, dolar osłabił się wobec jena i dlatego finalna cena roweru w tym roku będzie odpowiednio większa. Jak wiecie, Darton od początku miał taką politykę cenową, żeby oferować rowery jak najbardziej dostępne dla ludzi i pod względem konstrukcji i specyfikacji, ale też ceny. No ale niestety niektóre rzeczy nie da rady się przeskoczyć i dlatego wygląda to tak wygląda. Oczywiście nie wygląda to jakoś mega tragicznie, ale wiecie, dlaczego te ceny wzrosły. Ja mam ze sobą ściągę. Jeżeli chodzi o Blackbirdy, tak, wersja Evo, bez względu czy 27,5 czy 29, cena jest taka sama, 9499 zł. Jeżeli chodzi o Blackbirda Intro, to tu mamy różnicę cenową, która wynika z samego amortyzatora i tak Blackbird Intro 27,5 będzie kosztował 6699, a wersja 29 cali Blackbirda Intro 7199. To by było tyle, jeżeli chodzi o Blackbirda. Jeżeli interesują Was inne rowery ze stajni Dartmoora, to na dole znajdziecie pełną playlistę wszystkich rowerów z kolekcji 2021. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania odnośnie Blackbirda, koniecznie zadajcie je w komentarzu, a Dartmoor na pewno na nie odpowie. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.